Witajcie, dzień dobry. Witam Was na drugim webinarium rekrutacyjnym w piątej rundzie programu rozwoju bibliotek. I będzie to też webinar poświęcone drugiemu tematowi, który jest jednym z tematów przewodnich piątej rundy, czyli komunikacji międzykulturowej. Naszą ekspertką będzie dzisiaj Katarzyna Błasińska, ale są ze mną też Joanna Szymańska i Magdalena Ramos-Smul, czyli zespół piątej rundy programu rozwoju bibliotek. Ja nazywam się Elżbieta Jankowska. Przypominam, że to spotkanie i w ogóle program rozwoju bibliotek jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Zaczniemy od komunikacji międzykulturowej i o tym, jak włączać osoby z innych krajów, ale też z innych czasami kultur, w działania biblioteki i jak z osobami spoza naszego kręgu kulturowego rozmawiać. I tą taką część prezentacji będzie miała Kasia Błasińska. Kasia Błasińska, która jest już z nami. Kasia jest edukatorką międzykulturową. Od lat pracuje z osobami w doświadczeniu migracji, ale też mediatorką. Podróżniczką, pracuje na co dzień w Fundacji IRSE w Gdańsku, prawda? Kasiu, jesteś w Gdańsku z nami, z Gdańska nadajesz. Następnie opowiemy o warsztatach planowania rozwoju biblioteki, czyli o tym całym programie rozwojowym dla tych, którzy zdecydują się przyłączyć do programu i o tym, dlaczego warto wziąć udział w piątej rundzie, ale też o formularzu zgłoszeniowym. Obiecuję Wam, że będzie też konkurs w pewnym momencie, więc bądźcie z nami. I to jest ten moment, kiedy ja przekażę głos Kasi Błasińskiej. I poczekaj, Kasiu, tylko Ci tutaj uruchomię prezentację. Super. I wyłączę się, przechodzę na czat. Jeżeli macie jakieś pytania, to tam będziemy razem z Joanną i Magdaleną. Dziękuję Ci bardzo i za zaproszenie najpierw, później za przedstawienie i teraz jeszcze za włączenie prezentacji. Bardzo mi miło być z Państwem tutaj dzisiaj, być z Wami dzisiaj. Cieszę się, że tak licznie dołączacie do wydarzeń organizowanych przez FRSI i rozwój bibliotek, miejsc, w których pracujecie, jest Wam bliski i też chcecie dowiedzieć się więcej o różnych sposobach, metodach zaangażowania różnych grup w działania również bibliotek, w tym osób z doświadczeniem migracji i uchodźstwa. Tak jak Ela powiedziała, to jest temat mi bardzo, bardzo bliski, też z tego powodu, że ja miałam szansę mieszkać i pracować w różnych państwach z różnymi kulturami, więc lubię też się tym dzielić, lubię odkrywać to i dlatego uważam, że też warto o tym rozmawiać, warto poddawać to refleksji, warto spojrzeć na to, w jakiej grupie pracujemy, w jakim środowisku pracujemy i co możemy zrobić, żeby ta praca, ta współpraca między nami, między osobami z różnych kultur, jak mamy zespół różnorodny kulturowy albo pracujemy z osobami z różnych kultur, były łatwiejsze, były efektywne, zmniejszały stres może powodowany tym. I chciałam zacząć od pytania, bo też tak jak Ela wspomniała w rozgrywce i później, zachęcam do tego, żeby włączać się, żeby nie tylko słuchać, ale też żeby komentować, zadawać pytania i może też jak macie przestrzeń do tego odpowiadać na pytania, które ja zadaję. I chciałam zacząć właśnie od tego, żeby was poprosić, żebyście przypomniały sobie i przypomnieli sobie wasze pierwsze spotkanie międzykulturowe, kiedy to było i ile to było. Gdzie po raz pierwszy,
albo taki pierwszy, który pamiętacie, spotkaliście się z osobą z innej kultury. Jak możecie napisać na czacie, odpowiedzieć na czacie, bo widziałam, że odpowiadaliście na to i odpowiadałyście, jaka u Was pogoda za oknem i na dworze, to teraz też pytanie o wasze spotkanie międzykulturowe. Wasze spotkanie z osobą z innej kultury. Gdzie to było i kiedy, jak pamiętacie, kiedy to było? Aha, w domu rodzinnym, dziadkowie z akcji Wisła, w bibliotece. Pierwszy raz w szkole, gdy okazał się, że nauczyciel języka angielskiego jest czarnoskóry, bardzo wartościowa osoba. W bibliotece, lokatorzy rodziców z Nigerii w latach 80., osoby uchodźcze, na studiach, w bibliotece. Aha, mama miała uczennicę z Japonii, adoptowaną przez parę z Jemenu. Byłyśmy rówieśniczkami w szkole średniej. Super, dziękuję za w rodzinie też miałam styczność, za podzielenie się tym. Ja pamiętam, że jedno z moich pierwszych doświadczeń międzykulturowych to było w czasie studiów, jak wyjechałam do pracy, do hotelu w Egipcie. I to był też w ogóle jeden z takich moich pierwszych dłuższych wyjazdów za granicę Polski. Więc pojechałam na dłuższy czas pracować w Egipcie jako animatorka. I chciałam też Was zapytać teraz, jak pamiętacie to Wasze pierwsze spotkanie, czy któreś spotkanie międzykulturowe, to jak się wtedy czuliście? Co wtedy czuliście? Jakby w interakcji z osobą z innej kultury, albo w pracy w zespole międzykulturowej, czy w pracy w zespole, gdzie są osoby z różnych kultur. Ciekawość. Aha. Zdziwienie. Mamy ciekawość, mamy zdziwienie. Co jeszcze? Jakie emocje? Zainteresowanie. Onieśmielenie też tym, bariera językowa pojawiała się wtedy. Obawa przed niezrozumieniem, bariera językowa, czyli bariera w komunikacji, czy zrozumiemy się. W tym. Podczas mojego pobytu w Egipcie, jak ja podczas mojej pracy w Egipcie, mi towarzyszyły bardzo różne emocje. I to była taka cała sinusoida w górę i w dół tych emocji i tych uczuć. Tak jak tutaj wy piszecie na czacie, ja też zaczynałam z taką ciekawością, z ciekawością poznania, z ciekawością dowiedzenia się więcej. Ale jednocześnie pracując z osobami z różnych kultur, bo mieliśmy też zespół, w którym były osoby z różnych państw europejskich i pozaeuropejskich, też bardzo często było to właśnie jakieś takie zdziwienie, dlaczego tak się dzieje, w ogóle dlaczego w ten sposób ktoś coś zrobił. To było też bardzo często frustracja spowodowana tym, że jak to możliwe, że w ten sposób, albo dlaczego ktoś traktuje mnie tak, a nie inaczej, oczekuję, żebym, jakby ja znam coś innego, dla mnie to jest nie fair, jak postępujecie, albo dlaczego ktoś mówi tak głośno, albo tak szybko, dlaczego odnosi się do mnie z takim, dlaczego ma taki, a nie inny stosunek. A z drugiej strony znów taka radość poznawania, odkrywania, bycia w tym różnorodnym otoczeniu. I wtedy jeszcze nie wiedziałam, podczas tej mojej pierwszej pracy w Egipcie, że praca z osobami z różnych państw, z różnych kultur, to też jest kompetencja.
to też jest coś, czego mogę się nauczyć, co mogę rozwijać, o co mogę zadbać, czemu mogę poświęcić czas i uważność i w czym mogę być tak naprawdę też lepsza, poświęcając, jakby dedykując temu swój czas. Nie? Wtedy nie było jeszcze szkoleń z komunikacji międzykulturowej, właśnie z pracy w zespole różnorodnym kulturowo, więc my tego wszystkiego uczyliśmy się na własnym doświadczeniu poprzez wspólne działanie. I tak jak każda kompetencja, tak samo kompetencja międzykulturowa składa się z tych trzech podstawowych elementów, jakim jest wiedza, umiejętności i postawy. I wyobraźmy sobie, tutaj pojawiła się bariera językowa, więc wyobraźmy sobie, że uczymy się języka obcego, uczymy się nowego języka obcego. Ja na przykład uczę się języka niemieckiego, tak? Rozwijam swoje kompetencje w obszarze języka niemieckiego. I na to składa się wiedza, czyli uczę się na przykład nowych słówek po niemiecku, uczy się nazywać różne przedmioty po niemiecku, uczy się, jakie zaimki mają te przedmioty. Uczę się też gramatyki. No, uczę się, jaka jest konstrukcja zdania, gdzie który wyraz powinien stać, gdzie jest podmiot, gdzie orzeczenie, jak to się zmienia w zależności od rodzaju zdania, którego chcę użyć. W drugim elemencie, w umiejętności, to jest to, co już potrafię. Jakby znam gramatykę, znam słowa, czyli moją umiejętnością jest na przykład to, że potrafię przywitać się w języku niemieckim. Albo potrafię, nie wiem, pójść na zakupy i kupić potrzebne mi rzeczy w języku, posługując się językiem niemieckim. Albo potrafię wygłosić krótki wykład albo przemówienie po niemiecku. Albo webinarium, no, potrafię też przygotować i powiedzieć. To jest coś, co umiem. Natomiast postawy to jest to, jaki ja mam stosunek do tego języka niemieckiego. Czy ja tego języka niemieckiego chcę się uczyć? Czy jestem nim zaciekawiona? Czy chcę poznawać więcej? Czy chcę czytać literaturę niemiecką? Czy chcę oglądać filmy po niemiecku? Czy chcę poznawać różne wyjątki, które są? Albo czy chcę poznawać różne... slang, który jest stosowany, który jest używany w języku niemieckim. No, czyli to, czy jestem jego ciekawa, czy też może traktuję to jako, no tak, no trzeba się nauczyć, bo nie wiem, bo muszę zdać maturę, bo muszę zdać egzamin, bo to jest coś, co jest mi potrzebne do pracy, więc zrobię to moje minimum i więcej nie będę robiła. Nie? Czy mam w sobie tą ciekawość, żeby pójść w tym dalej. I tak samo jest z kompetencjami międzykulturowymi. Są różne elementy, które składają się na wiedzę, umiejętności i postawy, które możemy rozwijać, których możemy się uczyć, dowiadywać, poznawać po to, żeby właśnie jak najbardziej efektywnie brać, jakby pracować i współpracować z osobami z różnych kultur, pracować w tym zespole międzykulturowym. I na te kompetencje międzykulturowe składa się między innymi wrażliwość międzykulturowa i świadomość międzykulturowa. Czyli świadomość międzykulturowa to jest to, czy przyznajemy, jakby po pierwsze, czy jesteśmy ciekawi i ciekawe różnych kultur, czy jakby znajemy sobie sprawę i przyznajemy, że są różne kultury i że te kultury różnią się między sobą i że jest ta przestrzeń i ten obszar do odkrywania i poznawania i zdobywania informacji i na ile ja też chcę to zrobić, nie? Na ile ja mam tą gotowość, ten czas do tego, żeby te różnice odkrywać. Nie? Na ile ja chcę dowiadywać się więcej, na ile ja chcę poznawać te różne sposoby spojrzenia na jakąś wydarzenie, na jakąś sytuację, różne rozumienie świata, różne rozumienie tego, czym są różne wartości, czy jakie są wartości w naszym życiu. Nie? To jest ta świadomość międzykulturowa. Ważne jest też we wrażliwości międzykulturowej uważność na sygnały. Na ile ja w rozmowie z drugą osobą, na ile ja w interakcji z drugą osobą z innej kultury
innej od mojej kultury, zwracam uwagę na to, co ta osoba chce mi powiedzieć, na to, co ta osoba chce mi przekazać, nie tylko werbalnie mówiąc to, ale też właśnie posługując się gestami, czy mimiką twarzy, to, co nie zostało powiedziane, to też się łączy właśnie, widzicie, z aktywnym słuchaniem, nie? Na ile słuchamy i na ile słyszymy to, co osoby chcą nam powiedzieć. Właśnie nie tylko to wypowiedziane, ale też to, co nie zostało powiedziane, to, co celowo zostało przemilczane, to, co zostało powiedziane w taki sposób trochę zawoalowany, że musimy znaleźć i zrozumieć znaczenie i ukryte dno, jeżeli drugie dno, tak? Ukryty sens, drugie dno tej wypowiedzi, nie? Czyli na ile mamy taką uważność na to, że to, co się dzieje, to, co chce zostać, na to, co osoba chce nam przekazać, to nie tylko słowa, ale właśnie to też gesty, to też mimika, to też to wszystko, co jest dookoła tego. I tą umiejętność, jaką możemy rozwijać, która idzie razem z tą wiedzą, z tą uważnością na sygnały, z aktywnym słuchaniem, to jest umiejętność dostosowania swojego stylu komunikacji do stylu komunikacji osoby, z którą rozmawiamy. I to jest ta umiejętność, która pozwala nam w taki sposób efektywny być w tej grupie różnorodnej kulturowo, pracować w grupie różnorodnej kulturowo i zwiększać i budować zrozumienie pomiędzy nami. Nie? Czyli to, w jaki sposób ja mówię, to, w jaki sposób najpierw obserwuję, jestem uważna na sygnały, patrzę, jak druga, w jaki sposób druga osoba komunikuje się ze mną. I to, co ja mogę zrobić, to ja mogę też dostosować ten mój sposób komunikacji do sposobu komunikacji drugiej osoby. I to nie chodzi o to, i to nie jest tak, że ja muszę zmieniać siebie, że ja teraz w ogóle drastycznie muszę zmienić swój styl komunikacji. Ale ja mogę poszerzyć ten mój styl komunikacji o nowe. Ja na przykład mam tak, że mówię zazwyczaj dość wolno, wyraźnie, długo, robię długie przerwy i długo zastanawiam się nad tym, co powiedzieć. To chyba tak wydaje mi się, że mam taki naturalny styl komunikowania się z innymi osobami, pewnie z różnych powodów to wynika. Ale nie wszyscy tak mają. Na przykład jak pracuję z osobami ze Stanów Zjednoczonych, to tam ta komunikacja jest czu, bardzo szybko. Tam jakby mówi się bardzo, bardzo szybko. I też ta cisza pomiędzy różnymi, jakby pomiędzy zdaniami jest bardzo krótka. Tam trzeba być naprawdę szybką, żeby wskoczyć w wypowiedź i żeby zacząć wypowiedź i żeby coś powiedzieć. I ja nie muszę zmieniać swojego stylu komunikacji w ten sposób, że zawsze będę już się komunikowała tak, że mój styl komunikacji jest niewłaściwy czy nie przynosi efektów. Ale jak mam świadomość właśnie tego, jak komunikują się osoby ze Stanów Zjednoczonych, z którymi pracuję, to mam też taką świadomość i uważność, że w momencie, kiedy mamy spotkanie, to ja jakby mogę postarać się mówić może szybciej, ale też postarać się zaczynać zdania szybciej. Nie? Postarać się wskoczyć w tą rozmowę, czy wejść w tą rozmowę szybciej, niż jest dla mnie naturalne. A z drugiej strony też osoby ze Stanów Zjednoczonych, z którymi pracuję, jak już powiedzieliśmy o tym, że ja potrzebuję więcej czasu, żeby zacząć zdanie i wypowiedź, też mają świadomość i mogą też zaczekać po prostu dłużej pomiędzy tymi zdaniami, po to, żeby dać czas na to, na rozpoczęcie tego zdania, na wskoczenie w tą rozmowę, na dołączenie, przyłączenie się do tej rozmowy. I dlaczego to wszystko jest ważne? Dlaczego mówimy o tych kompetencjach międzykulturowych, dlaczego wydaje mi się i chcę, jakby zachęcam zawsze też do tego, żeby się przyglądać temu i rozwijać to. Dlatego, że mamy różne spojrzenie, albo możemy mieć różne spojrzenie w różnych kulturach na rzeczy, które nazywamy tak samo. Nie? I możemy przypisywać, jakby używając tego samego słowa, możemy mieć różne obraz tego, o czym mówimy. Pomyślałam sobie, że jednym z takich przykładów może być rodzina.
jak mówimy rodzina, to mamy jakiś obraz w głowie, kto należy do rodziny. I ten obraz w głowie, który sobie tworzymy, wynika z, jest związany z naszym doświadczeniem, z naszym życiem, z wiedzą, którą mamy. To może też być powiązane z, czy może też wynikać i wiązać się z książkami, które przeczytaliśmy, filmami, które zobaczyliśmy, z opisów innych osób, które spotkałyśmy, z którymi mieliśmy do czynienia na naszej drodze. I to wszystko nam kształtuje jakiś obraz rodziny, który mamy w głowie. Ale jednocześnie ten obraz rodziny w innych kulturach i w innych państwach może obejmować inne osoby. Może być węższy, może być szerszy. Rodzina to mogą być, nie wiem, rodzice i dzieci, jeden rodzic z dziećmi, ale rodzina na przykład w Turcji obejmuje w ogóle wszystkich, którzy są w jakiś sposób spokrewnieni z nas. Ja pamiętam, że dla mnie to było bardzo ciekawe, jak usłyszałam, że w Turcji nie ma osób w kryzysie bezdomności, ponieważ każdy ma jakąś rodzinę i obowiązkiem rodziny jest zaopiekowanie się tymi osobami. A innym zaskoczeniem było, jak koleżanka z Ukrainy opowiadała mi o swoich braciach i siostrach. I jak tak opowiadała, no to ja mówię, że i ten brat, i ta siostra, i tamta siostra. I tak w pewnym momencie siedzę i pytam, to ile ty masz tych braci i sióstr? Bo cały czas jakiś nowy brat i siostra gdzieś tam się pojawia w naszej rozmowie. No co ona mówi, no tak brata, no to mam tylko jednego. No a skąd ta reszta tych braci i sióstr? I okazuje się, że po ukraińsku też kuzynów i dalszych kuzynów nazywa się braćmi i siostrami. Tak samo, więc jakby możemy mieć różne rozumienie tego samego słowa. Tak samo jak różne rozumienie możemy mieć bycia na czas. Nie? I różne rozumienie możemy mieć punktualności. Webinarium zaczęłyśmy o godzinie 12. Tak zgodnie z czasem, jakby właśnie w Polsce zgodnie z czasem, dla mnie zgodnie z czasem, bo byliśmy umówione na godzinę 12. Natomiast ja, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie temu, trzy tygodnie temu miałam szkolenie online w Somalii, gdzie zaczęliśmy z 40-minutowym opóźnieniem, znaczy właśnie 40 minut później niż się umawialiśmy, że zaczniemy. Czyli według mnie zaczęliśmy z 40-minutowym opóźnieniem. Według organizatorów i organizatorek zaczęliśmy, kiedy mieliśmy zacząć. Nie, nie było opóźnienia. Po prostu wszyscy byli, czekali 40 minut, jak już wszyscy byliśmy gotowi, problemy techniczne zostały rozwiązane, to zaczęliśmy szkolenie. I wszyscy byli z tego powodu zadowoleni. Jakby i też nie było stresu związanego z tym, nie było frustracji związanej z tym, że to szkolenie zaczęło się, nie wiem, o 9:40, a nie o 9, tak jak było pierwotnie planowane. I właśnie to, co my z tymi różnicami, na ile my dostrzegamy te różnice, na ile my chcemy te różnice zobaczyć, na ile my jesteśmy ciekawi i ciekawe tych różnic, to sprawia właśnie, czy chcemy jakby dowiadywać się więcej, czy chcemy znajdywać drogę, czy mamy tą otwartość do tego, żeby znajdywać różne drogi i różne metody komunikowania się z osobami z różnych kultur, czy też przyjmujemy, że te różnice nie są ważne i te różnice nie wpływają na sposób komunikacji, na nasze interakcje z osobami z innych kultur. Trochę je wypieramy, skupiając się na tym, co nas łączy i pozostając w tym, że ta definicja rodziny może być tylko jedna, taką jaką ja mam, a właśnie bycie na czas też oznacza to, co ja mam w głowie, a nie zawsze tak jest, nie? Jakby jest różnie, w różnych kulturach, w różnych państwach ludzie mogą różnie interpretować to. I właśnie rozmawiając o świadomości, wrażliwości międzykulturowej, świadomości międzykulturowej, komunikacji międzykulturowej, też wychodzimy z takiego poziomu i z takiego założenia, że tak, te różnice istnieją, czy godzimy się na to i przyznajemy, tak, te różnice istnieją, my komunikujemy się w różny sposób, nadajemy różne znaczenie tym samym terminom, tym samym przedmiotom czy zjawiskom. I ciekawe jest odkrywanie właśnie tego, jak my
różnie możemy to definiować i jak my różnie możemy to postrzegać. I to, co jest w tym wszystkim, wydaje mi się bardzo optymistyczne i takie dające duże, duże przestrzenie do rozwoju, to to, że postrzeganie kultury może się zmieniać wraz ze zdobywanym naszym doświadczeniem i stawać się coraz bardziej złożonym. I w ten sposób możemy budować potencjał wykorzystania komunikacji w edukacji, w edukacji międzykulturowej. I chciałam was zapytać, żebyście pomyślały, jeżeli macie przestrzeń, napisali też na czacie, odpowiedź na pytanie, czy potrzebujecie dużo czasu, żeby zacząć wypowiedź. Opowiadam wam o tym, jak ja potrzebuję dużo czasu i też jak staram się dostosować do osób, które komunikują się w sposób inny. To też jest jak u was. Zastanówcie się i jeżeli chcecie, napiszcie proszę na czacie, jak to jest u was. Czy potrzebujecie dużo czasu, żeby zacząć wypowiedź? Sława pisze, że jest dość... tutaj zależy. Zależy od sytuacji. Kontekst. Mówimy o kontekście pracy. Jakby zostańmy przy kontekście pracy, nie przy kontekstach prywatnych. Dobra. Teraz drugie pytanie. Od razu odpisuję na maila, nawet z informacją, że teraz nie mam czasu. Tak czy nie? Nie. O, tu mam dwie odpowiedzi. Jak nie mam czasu, to nie mam. Tutaj widzę większą zgodność w grupie i może też w kulturze polskiej. Nie, większość osób nie odpisuje od razu na maila, jest różnie z zaczynaniem. No właśnie, bo to jak wam trochę opowiadam o tym, jak zaczynam rozmowę, kiedy ja zaczynam rozmowę i ile czasu potrzebuję, to jest właśnie ten jeden z wymiarów, czy jeden z elementów, które mogą być różne w różnych kulturach, nie? I to jest właśnie styl, w jakim się komunikujemy. Z jednej strony to jest to, jak szybko zaczynamy rozmowę, a z drugiej strony to jest też to, w jaki sposób przekazujemy informacje i na ile te informacje przekazywane są bezpośrednio, a na ile właśnie te informacje są gdzieś ukryte w naszej wypowiedzi. Mówimy o tym, że są kultury, w których jest niski kontekst komunikacji czy wypowiedzi, wysoki kontekst komunikacji i wypowiedzi. Może gdzieś tam spotkałyście i spotkaliście już te sformułowania. W tym niskim kontekście, w kulturach niskiego kontekstu komunikat przekazywany jest wprost. No, jakby co chcę powiedzieć, to mówię. Jeżeli mi się coś nie podoba, to nazywam. Na pytanie na przykład, czy smakuje mi obiad, a mi nie smakuje, informuję, że ten obiad mi nie smakuje, bo jest za dużo pieprzu, nie lubię kolendry, czy nie jem ryżu. Miałam taką sytuację na szkoleniu, że właśnie proponuję jakieś ćwiczenie, zapraszam do tego, żeby wziąć udział w ćwiczeniu. I od osoby, która jest z kultury niskiego kontekstu, usłyszałam, nie zgadzam się z zasadnością tego ćwiczenia, ponieważ daje nam za mało czasu na dyskusję. O, nie, jakby wszystko wprost zostało powiedziane. Wysoki kontekst, kultury wysokiego kontekstu wypowiedzi, to te kultury i te państwa i te osoby, które będą... Nie będą komunikowały wprost wszystkiego, co chcą powiedzieć. Ten komunikat będzie tak trochę dookoła, trochę zawoalowany, trochę trzeba czytać między wierszami, czy w Japonii mówi, że czytać ciszę, nie? Czyli to, co nie zostało powiedziane. I tak sobie myślę, że czasami to jest taki wyższy kontekst, ma to polskie może przyjdę. Jak nie chcemy, nie wiem, czy wy tak macie, ale ja tak się... Sama też wiem, ja tak mam, że jak nie chcę, jakby wiem, że nie przyjdę na jakieś wydarzenie albo na jakieś warsztaty, na jakieś szkolenie, to czasami nie mówię wprost, że nie przyjdę, tylko mówię może, postaram się, zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby przyjść, chociaż z założenia wiem, że nie będę miała na to czasu i będzie to trudne dla mnie. Ja też kluczę. Dokładnie, nie? Czyli nie. Mamy takie poczucie, że nie wypada powiedzieć wprost nie. Albo że nie smakuje mi, nie podoba mi się.
Więc gdzieś tam chodzimy dookoła. No właśnie, jak spotykamy osobę z tego niskiego kontekstu kulturowego, to czasami możemy mieć takie wrażenie, że jeżeli nie wiemy o tym, że komunikujemy się w różny sposób, że no taka trochę grubiańska ta osoba jest i tak wprost wszystko mówi, niegrzeczna nawet czasami bywa, tak nie wypada. Warto by było zwrócić uwagę na uczucia innej osoby i na to, jak ona może się z tym czuć. Nie? I to, co nam daje komunikacja międzykulturowa, to właśnie to, że poznajemy różne te style komunikacji, możemy to je ułożyć nawet na tej naszej linii, zobaczyć, które kultury są bliższe kultury niskiego kontekstu, którym kulturom jest bliżej do wysokiego kontekstu i dzięki temu nauczyć się albo podejmować próby gdzieś tam dostosowania tego swojego stylu komunikacji do stylu komunikacji osoby, z którą pracujemy. Nie? Że jak rozmawiam z osobami z Niemiec czy ze Stanów Zjednoczonych, to wiem, że te komunikaty będą bardziej wprost i to nie dlatego, że ktoś chce mnie urazić, tylko dlatego, że taki ma styl komunikacji. A jak rozmawiam z kimś z Gruzji, no to wiem, że tam muszę się bardzo czytać między wierszami i to, co nie zostało powiedziane i może 3 razy zapytać, czy na pewno tak będzie i w jaki sposób, jak to rozumiemy, czy na pewno rozumiemy to w ten sam sposób. No, jakby upewniać się, czy to, co odczytałam między wierszami, to jest to, co osoba, z którą pracuję, chce mi powiedzieć, żeby uniknąć znowu nieporozumień, nie? Że ja mam swoją interpretację, a ktoś ma swoją interpretację, która nie wynika ze złych chęci, tylko po prostu wynika z tego, że różnie się komunikujemy. I kolejne 2 pytania. Pierwsze, też znowu do refleksji, jeżeli macie przestrzeń do podzielenia się na czacie, mam przyjacielskie relacje z osobami, z którymi pracuję. Tak czy nie? Dbamy o te relacje z osobami, oczywiście nawet, z którymi pracujemy, czy gdzieś tam jest to mniej ważne. Super, serdeczne, ale powierzchowne. Aha. Nie łączę, o jest pani Dorota, nie łączę pracy z przyjaźnią. Aha, dobra, dzięki. I druga taka kwestia do refleksji, takie stwierdzenie do refleksji. Lubię kontaktować się mailowo z osobami z pracy. To jest takie, czy lubię maile, czy wolę na przykład telefon albo jakiś komunikator typu WhatsApp albo Facebook, Messenger, czy tam Skype. I mam już taki tak z wykrzyknikiem, jak na odległość to tak, Skype, wolę twarzą w twarz, ale jednak Messenger, aha, wolę kontakt werbalny. W 4 oczy, czyli tutaj też widzę, że są osoby, które preferują twarzą w twarz spotkanie albo właśnie jakiś kontakt na Messengerze czy telefoniczny nawet, no właśnie. I to, w jaki sposób się komunikujemy, jest też jednym z elementów tego, jak w zespole budujemy zaufanie. Nie? I to zaufanie pomiędzy różnymi osobami w zespole możemy budować bazując na zadaniu albo bazując na relacjach. I bazując na zadaniu, ufamy osobom, które wypełniają swoje zadanie, które zrobią wszystko na czas, które wiemy, że wywiążą się ze swoich zobowiązań, których nie musimy sprawdzać, nie musimy przypominać, ale też nie musimy ich znać. Nie? W grupach, w kulturach, które właśnie są te zadaniowe, te relacje pomiędzy członkami, członkiniami zespołu mogą być dość luźne. Osoby niekoniecznie będą przyjaźniły się między sobą, niekoniecznie będą rozmawiały o swoich sprawach prywatnych. Może też być tak, że nie znają za dużo o sobie i o swoim życiu prywatnym, nie wiem, co lubię robić, jakie mam zainteresowania, nie wiem, gdzie chciałabym, gdzie studiowałam. To jest może trochę bardziej związane z życiem zawodowym. Natomiast w kulturach relacyjnych jest tak, że nie cała praca, ale duża część pracy bazuje na relacjach. Żeby pracować z kimś, żeby coś zrobić z jakąś osobą, to ja najpierw muszę z nią nawiązać relację. Nie? I najpierw musimy znaleźć wspólny język, mówiąc kolokwialnie, zaufać sobie, a dopiero później możemy coś zrobić.
Nie? W kulturach zadaniowych właśnie dlatego często komunikuje się mailowo, nie pyta się o sprawy prywatne, nie ma tych takich rozmów pomiędzy pracą na tematy inne niż praca, ale to nie znaczy, że ten zespół nie działa, nie? Bo ten zespół też bardzo dobrze działa. I ja wiem, że ja mogę na tym osobach polegać, ja im mogę ufać i że to, co zostało, pomimo tego, że nie mamy jakichś takich prywatnych relacji, te wszystkie zadania zostaną wykonane na czas. W kulturach relacyjnych te zadania też zostaną wykonane na czas, ale to wymaga ode mnie włożenia energii i jakby zdedykowania czasu do tego, żeby te relacje nawiązać. Ja na przykład jak pracuję z osobami z Gruzji, z Ukrainy poniekąd też, to tam jest bardzo mały kontakt mailowy. My gdzieś tam ustaliliśmy, że mailem to wysyłamy sobie bardzo ważne dokumenty, które chcemy, żeby były na maila wysłane, a cały inny kontakt odbywa się za pośrednictwem Messengera, WhatsAppa, często twarzą w twarz, nie? Jakby poświęcamy, dedykujemy ten czas, żeby zbudować te relacje i dopiero na bazie tego mamy to zaufanie do tego, żeby dzielić się jakimiś informacjami, rozmawiać o tym, co nie wychodzi, żeby napisać z jakąś nową propozycją i zaprosić do nowego projektu i do nowego przedsięwzięcia. I znów, na tej naszej skali, jak rozwijamy te kompetencje komunikacji międzykulturowej, poznajemy też, czym jest komunikacja międzykulturowa, możemy sobie umieścić te różne państwa, różne kultury na skali i zobaczyć, gdzie my jesteśmy i gdzie jest państwo, w którym pracujemy i co to dla nas oznacza. Nie? Warto też właśnie do tego, od czego zaczynaliśmy, zawsze też sobie poddać refleksji mój własny styl budowania zaufania, który nie zawsze musi być zgodny z tym, jaki jest w danej kulturze, nie? Jak jest w Polsce. I jak mamy tą skalę i widzimy Polskę gdzieś po środku, mniej więcej w stronę zadaniową, przesuwającą się, to na przykład wiem, że znowu mamy Stany i Szwecję na przykład tak bardziej zadaniowo od nas, tak nas uogólniam, trochę jako Polskę, to na przykład wiem, że tam właśnie w Stanach jest takie oczekiwanie, że się odpiszę na maila nawet pod tytułem odpiszę później, teraz nie mam czasu, przyjęłam do wiadomości, dobrze, niedobrze, zgadzam się, nie zgadzam się, potwierdzam, zaprzeczam, wiecie, krótkie komunikaty, nie? Nawet jak nie mam czasu. Ale właśnie też to, że niekoniecznie będziemy rozmawiać, prowadzić długie rozmowy o tym, co u mnie słychać, jaka jest pogoda, jak dzieci i tak dalej, tylko od razu przejdziemy do zadania. Natomiast jak pracuję z Gruzją, to wiem, że pierwsze pół godziny będziemy rozmawiać o tym, jak się mam, jaka sytuacja i co w tym wszystkim chcę. Tak, co się u mnie zadziało. Ostatnio jak rozmawiałam z organizacją, z którą pracuję z Gruzji, półtorej godziny, z czego 40 minut omawialiśmy sytuację, która tam w Gruzji się odbywa i co się dzieje. I dopiero po 40 minutach przeszłyśmy do rozmowy na temat projektu, który chcemy wspólnie zrobić. Nie? Ale to są te relacje, które pomagają nam razem pracować. Że bez tych relacji ta praca będzie trudniejsza. Nie to, że ona będzie niemożliwa, bo ona będzie możliwa. No, tylko ona będzie trudniejsza i ona będzie, może powodować u mnie więcej nerwów, więcej frustracji, więcej stresu, więcej oskarżeń, które z mojej perspektywy może to tak wyglądać, ale intencją drugiej osoby wcale nie musi być to, co ja sobie myślę. I tak jak możemy rozwijać te kompetencje, zdobywając wiedzę, rozwijając umiejętności, budując nasze postawy, tak samo możemy rozwijać właśnie kompetencje poprzez zdobywanie wiedzy na temat najważniejszych faktów związanych z miejscem, z kulturą, z którą pracujemy. Możemy też rozumieć etykietę oraz zachowania akceptowalne, jak się ludzie witają w danym państwie. To zawsze jest bardzo trudne, czy podajemy sobie rękę, czy nie podajemy sobie ręki, czy są to takie pocałunki w powietrzu, ile razy od której strony zaczynamy bardzo stresujące doświadczenie. Jak nie wiemy, jak się witać, można zawsze sprawdzić też, nie? Możemy też rozumieć, poznawać sytuację z lokalnej perspektywy właśnie, dlaczego ktoś myśli w ten, a nie inny sposób, dlaczego ta rodzina obejmuje wszystkich członków albo nie obejmuje wszystkich członków, dlaczego mówimy o rodzinie tylko w kontekście, nie wiem, rodziców, dzieci, opiekunów prawnych, dzieci,
a nie w kontekście kuzynów, nie włączamy w to kuzynów, kuzynek albo jeszcze tam dalszych krewnych, albo dlaczego tak robimy, nie? Z czego to wynika, z czym to jest związane. I możemy też krytycznie rozumieć różne światopoglądy, czyli mieć tą taką świadomość, że no tak, w różnych tych kulturach, w różnych miejscach różnie postrzegamy rzeczy i możemy sprawdzać, co, jakby, co z tego jest mi bliskie, co jest mi dalsze, czy mam gotowość i jaką mam gotowość do tego, żeby te różne światopoglądy gdzieś tam włączać w mój sposób komunikowania się, pracy w grupie, próbowania też różnych rzeczy, nie? Próbowania, co mi wychodzi, co mi nie wychodzi. Ja też nie zawsze odpisuję nawet osobom z tych kultur zadaniowych od razu na maila, bo to jest nie moje, ale czasami staram się o tym pamiętać, nie? Myślę sobie, dobrze, tutaj jest takie oczekiwanie, mam czas, mogę odpisać nawet właśnie tym jednym krótkim słowem, tak, czy nie, czy właśnie gdzieś tam jak planuję spotkanie i wiem, że będzie wymagało więcej czasu, bo jeszcze musimy porozmawiać na tematy inne niż praca, to po prostu planuję więcej czasu na to, żeby go mieć, żeby spędzić ten czas z tą osobą i zbudować te relacje. I tak samo jak budujemy, biblioteka też może być tym miejscem, które pomaga w rozwijaniu tych kompetencji międzykulturowych. I może to się odbywać na bardzo różnych poziomach. Nie? Może to się odbywać, zaczynając pierwszym poziomem, od jakiego można zacząć, to jest zapewnienie różnorodności książek. Zapewnienie dostępności książek w różnych językach, to jakby to po pierwsze, ale też autorów i autorek z różnych państw. Nie? Tak jak wam opowiadałam o tym, że to, jaki mamy obraz w głowie, zależy od tego właśnie, jakie mamy doświadczenie, ale też jakie obrazy gdzieś tam dodaliśmy do tego naszego doświadczenia z filmów i z książek. I ja na przykład ostatnio się śmiałam, że doskonale wiem, znaczy tak mi się wydaje, że wiem, jak wyglądają motele w Stanach Zjednoczonych, bo tyle widziałam filmów ze Stanów Zjednoczonych, z jakby przedstawiających różne hotele, motele, natomiast nie mam pojęcia, jak wyglądają hotele i motele, nie wiem, w Iraku albo w Indiach. No w Indiach jeszcze trochę filmów widziałam na ten temat. Nie, ale są takie państwa, w których gdzieś tam tych obrazów mam mniej, przez co ten obraz jest niepełny albo ten obraz jest taki jednokierunkowy, więc jakby poszerzając nasz księgozbiór o książki z różnych autorów, autorek, z różnych państw, ale też z różnych kontekstów kulturowych, poszerzamy to rozumienie też kultur. Możemy też organizować różnorodne wydarzenia zapraszające osoby z różnych państw, z różnym doświadczeniem, którym doświadczeniem chcą się podzielić, które właśnie chcą opowiedzieć o tych różnych sposobach postrzegania, o tych różnych perspektywach, które mamy w różnych państwach i kulturach. Dostępność biblioteki dla osób uczących się języka polskiego, właśnie poprzez to, jak mówimy, czy staramy się być jakby zrozumiałą dla osób, które tego języka polskiego dopiero się uczą i nie mówią nim może jeszcze płynnie i może trzeba zwolnić trochę, mówić prostymi słowami, prostymi zdaniami, czasami włączyć w to technologię i gdzieś tam pomóc sobie, korzystając z aplikacji i z tłumaczeń. Nie? Możemy organizować wydarzenia tematyczne dookoła książek z wybranego państwa po to, żeby z jednej strony stworzyć przestrzeń do tego, żeby się podzielić informacjami, też może też to jest taka przestrzeń, gdzie osoby z tych państw mogą podzielić się informacjami, swoimi przeżyciami i swoimi wizjami, obrazami z tych państw, ale też właśnie, żeby omówić, jak my się czujemy z tymi różnymi perspektywami, które poznajemy, nie? Co myślimy o tych państwach, co myślimy o sytuacjach, które tam są, co myślimy o kulturze, czy ona jest nam bliska, czy dalsza, dlaczego, z czego to wynika. Już tak na poziomie wystroju też pomyślałam, że tworzenie tej takiej przestrzeni międzykulturowej to też otaczanie się różnorodnymi zdjęciami, różnorodnymi rzeczami, obiektami i ten sam wystrój i to, co tam jest i co widzimy, jak wchodzimy do biblioteki, czy jak jesteśmy i pracujemy w bibliotece, to też buduje i też tworzy różnorodność i rozwija różnorodność. A jednym ze sposobów, czy jednym z narzędzi, które
mogą nam pomóc w zapewnieniu czy w rozwijaniu tej różnorodności i w rozwijaniu tej międzykulturowości w bibliotece, jest gra Culture Crossover, która została stworzona przez fundację, w której pracuję, przy zaangażowaniu osób z doświadczeniem migracji i przy aktywnej współpracy z młodzieżą. To jest gra, którą polecamy dla młodzieży i młodych dorosłych. I celem tej gry jest przedstawienie właśnie i poznanie, dowiedzenie się więcej o różnych kulturach, z którymi możemy się spotkać, i spróbowanie właśnie, podjęcie wyzwania przejścia przez różne kultury. Więc ta gra składa się z części do wydrukowania i z aplikacji mobilnej do wydrukowania. Jest plansza do gry i pionki. Aplikacja dostępna jest na stronie internetowej albo w urządzeniu mobilnym. Tak, link do gry znajduje się na czacie. I osoby grające przechodzą poprzez różne państwa i różne kultury, starając się dotrzeć do mety. I po drodze odpowiadają na pytania dotyczące kultury i na pytania z ciekawostkami. Pytania dotyczące kultury właśnie poruszają te tematy czy te zagadnienia, które możemy postrzegać różnie, czyli właśnie co to znaczy być na czas, o której jest kolacja, co się na tą kolację je, co oznacza przyjaźń, kogo uważamy za rodzinę, co my tam jeszcze mamy, jakie są role społeczne, tak, jaka jest rola poszczególnych, nie wiem, osób w rodzinie, jaki jest stosunek nauczycieli do dzieci, uczniów do nauczycieli, jakie są te kwestie dotyczące hierarchii w różnych kulturach, i trivia card, czyli karty ciekawostek. I to są te pytania, które pomagają nam zdobyć już taką bardziej wiedzę faktową dotyczącą różnych państw, czyli to są pytania o stolice, o rzeki, o potrawy, o znane osoby z tych państw, bo częścią też tego wszystkiego, tak jak czytania książek i gdzieś tam przez książki dowiadujemy się, zdobywamy nowe informacje, zdobywamy nową perspektywę, tak samo możemy zdobywać przez muzykę, przez obrazy, przez filmy. I jak zwiększamy rozpoznawalność i zwiększamy ilość tych momentów obcowania ze sztuką, których doświadczamy, tym też bardziej rozumiemy kulturę, z którą pracujemy albo z którą mamy do czynienia. I tak wygląda aplikacja mobilna. Wchodzi się na stronę, tam na górze można kliknąć w app. Wpisuje się i osoby grające, jest mobilna kostka do gry, trzeba tak się mówi, mobilna kostka do gry, gdzie klikamy i możemy nią rzucać. Mamy karty szczęścia, karty kultury i karty ciekawostek. I w grze towarzyszy też podręcznik do gry, w którym opisana jest gra, ale też opisane jest trochę więcej teorii dotyczącej komunikacji międzykulturowej, jest trochę więcej o tych różnych wymiarach kultury, na które dzisiaj krótko spojrzeliśmy, i też taka podstawa do tego, żeby, mam nadzieję, żeby z tą grą dalej pracować i być może też ułatwić jej wykorzystanie w pracy z młodzieżą. Więc to, co można zrobić, to można jakby zaprosić młodzież, młodych dorosłych do tej gry, też do poznania różnych kultur i do wymiany doświadczenia właśnie bycia, rozumienia tych kultur. Gra dostępna jest po polsku, po ukraińsku, po angielsku, jeszcze w kilku innych językach. Te wszystkie materiały są też przetłumaczone i w grze można grać z 15 różnymi państwami i kulturami. I dodatkowo jeszcze jako materiał pomocniczy przygotowany został i będzie opublikowany scenariusz warsztatów 90-minutowych, które można zrobić przed użyciem gry czy przed warsztatami z wykorzystaniem gry do tego, żeby porozmawiać na temat tego, czym jest kultura, jakie mogą być te różnice i co tak naprawdę te różnice
nam robią, jak czujemy się będąc i pracując z kulturą i z osobami z kultur, które są różne od naszych, które mają właśnie różne spojrzenia od naszego. I na tym chciałam zakończyć. Jak trochę przyspieszyłam, widzicie, czasami potrafię przyspieszyć, jak mnie czas goni. Więc chciałam zapytać, czy są jakieś pytania? Dzień dobry. To jakby bardzo ciekawe, Katarzyno, dziękuję. To jest też czas na to, żebyście, jeżeli macie jakieś pytania dotyczące komunikacji międzykulturowej, to jest ten czas teraz, żeby to, Kasi, to pytanie zadać, używając trybu zadawania pytań, ale ja też mogę przeczytać to pytanie, które pojawi się na czacie. Czy są jakieś pytania? Ja tutaj w międzyczasie wrzuciłam wam link do strony, gdzie tą grę możecie pobrać i gdzie też, zakładam, znajdziecie podręcznik. Tak, ja potwierdzam, że wszystko jest dostępne na stronie do pobrania. Dobra, jakby pytań zdaje się, że nie ma. Jakby więcej o tym, więcej o komunikacji międzykulturowej, ale też jak włączać osoby z innych kultur, z innych krajów działania biblioteki, będzie też w piątej rundzie programu rozwoju bibliotek. Razem z nagraniem webinarium udostępnimy wam scenariusz zajęć, którym, tak jak Kasia mówiła, będziecie mogli wykorzystać przed zajęciami wokół gry. Możecie też rozegrać takie, zrobić taką grę w waszych zespołach. My tutaj podczas webinarium doszliśmy do wniosku, że u nas pracuje zespół prawie 100-procentowy polski, ale z różnych krajów jesteśmy i z różnych kultur. Bo jakby zakładam, że to też jakby takie swoje przyzwyczajenia i to, co wynosimy z domu, to też przenosi się naszą pracę i na to, jak komunikujemy. Więc tak, ja jeszcze chciałabym teraz wyłączę tą prezentację Kasi. Kasi, bardzo dziękuję. Hopla, ale włączę naszą prezentację. I za czym przejdziemy do konkursu, to chciałam wam powiedzieć jeszcze o jednej publikacji, która jest dostępna na naszej stronie biblioteki.org, czyli Wielokulturowa Biblioteka. To był taki projekt realizowany kilka lat temu przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego dla Bibliotek. Zaraz wam jakby wrzucę na czat link do tego podręcznika. Ten projekt współrealizowała między innymi Magdalena Ramos-Smul, która jest dzisiaj z nami i która jakby zaraz opowie wam o konkursie, więc to jest czas na konkurs. Tak, więc Katarzyno, jakby bardzo ci dziękujemy. I do zobaczenia, do usłyszenia też na warsztatach w piątej rundzie programu rozwoju bibliotek. Dziękuję wam bardzo. I jakby powodzenia w komunikacji i w odkrywaniu różnic. Dziękujemy ci bardzo. Magdaleno, jesteś z nami. I chciałam tylko jeszcze dodać, że w tym podręczniku znajdziecie dużo jakby pomysłów na dobre praktyki, w bibliotekach, na przykładach Bibliotek Polski i Norwegii, więc zachęcamy was do zapoznania się z jego treścią. To tak jak Ela już wspominała, mamy kolejny konkurs. Dzisiaj konkurs poświęcony wielokulturowości.
I może zanim przejdziemy do formalności i do pytania konkursowego, to jeszcze trochę napięcie będziemy budować. Chciałabym Wam zaprezentować nagrody, które trafią tym razem do trzech bibliotek. W tym tygodniu, podobnie jak w poprzednim, gra Pytaki. Można sobie porozmawiać, gra zachęcająca do rozmowy i do takich refleksji. Oraz bardzo, bardzo ciekawa seria z wydawnictwa Dwóch Sióstr. Wiem, że Asia wczoraj wrzuciła już posta na nasze media, do naszych mediów społecznościowych. Wygląda nasza nagroda dosyć imponująco. Mamy 9 książek o różnych krajach. To jest taka seria, tak zwany świat dla dociekliwych. W każdej z tych książek znajdziecie informacje o kulturze, o zwyczajach, o tradycjach, o modzie i o kuchni. Ja tutaj zajrzałam do książki o Japonii i na przykład możecie się dowiedzieć z niej, czy japońscy złodzieje również zostawiają swoje buty przed progiem, zanim wejdą do mieszkania, które zamierzają obrabować. Oprócz Japonii mamy jeszcze Iran. Kolejne dwie książki o krajach azjatyckich, Chiny oraz Wietnam. Mamy książki o Europie, to jest Wielka Brytania, Hiszpania oraz Holandia. I mamy książkę o dociekliwych o Włoszech oraz książkę o Ukrainie. I teraz przełożę tylko sobie książki, żeby mi nie przeszkadzały. Chciałabym Wam opowiedzieć chwilę o zasadach konkursu, ponieważ mamy doświadczenie z ubiegłego tygodnia i bardzo Was prosimy o dokładne wypełnienie całego formularza, do którego link zaraz wrzucę na czacie. Bardzo nam zależy na tym, żeby były podane pełne adresy korespondencyjne, osoby do kontaktu oraz numer telefonu, który też będziemy mogli przekazać do kuriera. No i ważna rzecz, na pytanie należy odpowiedzieć prawidłowo. A pytanie brzmi, teraz tutaj muszę, a pytanie brzmi, podaj przykłady trzech działań wielokulturowych w bibliotece. Wrzucam link na nasz czat. Możecie odpowiadać. My wyniki konkursu podamy pod koniec webinarium. I już patrzymy, czy odpowiedzi do nas spływają. Rozumiem, że pewnie potrzebujecie trochę czasu, żeby napisać odpowiedzi. Ja tego nie przemyślę. W ogóle tego nie przemyślałyśmy, że teraz nie będziecie nas słuchać, tylko wypełniać formularz. Więc damy Wam trochę czasu, żebyście mogli spokojnie udzielić odpowiedzi. Możecie też, myślę, mówić o swoich własnych doświadczeniach albo powołać się na te doświadczenia, o których mówiła Kasia Błasińska. Pani Katarzyna nas słucha, bo nie zmieniam. Super. Ja mamy już pierwszą odpowiedź. Czekamy na kolejne. Pamiętajcie, żeby wpisać wszystkie dane do formularza, bo w ostatnim konkursie jedna biblioteka nie dostanie nagrody, gdyż nie wiemy, gdzie ją wysłać. Więc przyjmujemy pełne zgłoszenia z dobrą odpowiedzią. W naszej ankiecie widzę, że już odpowiedziały 4 biblioteki. Zachęcamy do dalszego zgłaszania się, bo być może musimy te wasze odpowiedzi przejrzeć i zobaczyć, czy uda nam się wszędzie dostarczyć przesyłkę. Ja z wynikami konkursu wrócę do Was za kilka chwil i oddaję głos Eli. Dobra,
To mam nadzieję, że te osoby, chociaż które już wypełniły formularz, znajdą czas, żeby posłuchać o warsztatach PRB, czyli takim głównym działaniu, głównym działaniem realizowanym w piątej rundzie programu rozwoju bibliotek, bo jakby chciałybyśmy, żebyście wiedzieli, że PRB to przede wszystkim program rozwojowy, który ma wzmocnić was, wasze instytucje, ale też wasze społeczności. I to jest program rozwojowy, który składa się z takich wielu komponentów. Więc zaczynamy od warsztatu ze współpracy w zespole, potem razem, jakby potem będzie czas na diagnozę zarówno waszych atutów, waszych zasobów, jak też potrzeb waszych użytkowników, ale też nieużytkowników. Potem będzie czas na formułowanie wizji, misji, ale też celów działania na kolejny rok, na projektowanie nowych usług, ale też na komunikację z użytkownikami, rzecznictwo i wystąpienia publiczne. Ten program rozwojowy zaczynamy i kończymy spotkaniami stacjonarnymi, tak żebyście mogli się z jednej strony poznać i żeby łatwiej wam było potem pracować na Zoomie, na warsztatach online, ale też jakby to końcowe spotkanie będzie też okazją do tego, żeby podsumować to, co u was w waszych zespołach, w waszych społecznościach wydarzyło się podczas planowania rozwoju biblioteki. Już mówiłyśmy o tym, że to pierwsze spotkanie jest planowane na czerwiec 2023 roku, czyli już niedługo, 20-21 czerwca. W październiku na kilka miesięcy przeniesiemy się na Zooma i jakby zostaniemy tam na szkoleniach online, czyli te wszystkie komponenty, o których mówiłam, będą realizowane w formie online. To będzie jakby długi, żmudny proces, ale też przyjemny, bo będziemy wam w nim towarzyszyć. Będą wam w nim towarzyszyć też trenerzy specjaliści, najlepszych, jakich znamy. Będą z wami też opiekunki szkoleń, czyli takie osoby, które będą wam towarzyszyć w tym procesie od samego początku, które razem z wami przejdą przez, będą przygotowywać diagnozy, ale też razem z nimi będziecie planować działania biblioteki na kolejny rok. Dlaczego warto wziąć udział w piątej rundzie programu rozwoju biblioteki i dlaczego warto wziąć udział tak naprawdę w tym programie rozwojowym? Przede wszystkim pomożemy wam na nowo być może ułożyć współpracę w zespole, tak żebyście mogli nie tylko pracować w przyjemniejszej być może atmosferze, ale też lepiej odpowiadać na potrzeby waszych użytkowników, żebyście mogli z jednej strony zidentyfikować ich potrzeby, potrzeby tych osób, które z biblioteki już korzystają, ale również potrzeby osób, które z bibliotek nie korzystają. Pokażemy wam, gdzie szukać informacji o waszych użytkownikach, nauczymy was, jak analizować dane zastane, czyli te dokumenty, które już są i z których można czytać i można jakby wnioskować o potrzebach użytkowników, użytkowniczek, ale też nieużytkowników i nieużytkowniczek. Będziemy wam towarzyszyć w namyśle nad wizją, misją i celami biblioteki. To nie będziemy my we trzy, czyli zespół biblioteki, ale to będą trenerki, które specjalnie dla was wybrałyśmy i które sprawdziły się w poprzedniej rundzie, więc naprawdę będziecie w bardzo dobrych rękach. Nauczymy was też, jak projektować nowe, atrakcyjne usługi.
Ale też będziemy Was zachęcać do tego, żebyście rezygnowali z tego, co być może, w czym już się wypali, być może wypaliliście, co być może już nie działa. Będziemy Was zachęcać do rezygnowania, żeby zrobić miejsce na to, co nowe. Więc na to też musicie być może przygotowani, nie wiem, czy jeszcze gotowi, ale tak też może się wydarzyć. Będziemy też Was wzmacniać w komunikacji z czytelnikami, z użytkownikami, użytkowniczkami, ale też w Waszym samorządem, żebyście jakby lepiej, skuteczniej opowiadali o bibliotece i być może skuteczniej pozyskiwali środki na działania, być może na inwestycje. Co Wam gwarantujemy? Znaczy jakby wierzymy w to i jakby mamy też takie doświadczenia z poprzednich rund, że to się dzieje, że jakby jeżeli przyłożycie się do tego programu i przyłożycie się do zaangażujecie się w ten program tak naprawdę, to gwarantujemy Wam, że wyjdziecie z niego wzmocnieni jako zespół, ale że też wzmocnione zostaną Wasze społeczności, w których działacie. Będziecie mieli nie tylko plan działania na kolejny rok, ale też narzędzia do tego, żeby jakby skuteczniej odpowiadać na zmieniające się potrzeby Waszych użytkowników i też na zmieniające się rzeczywistość. Wiemy, że skończycie z nowymi usługami i że te usługi być może Was zaskoczą. My w czwartej rundzie programu rozwoju bibliotek kilka usług nas zaskoczyło i to, jak zespoły przystąpiły do ich planowania i realizacji, więc to wam gwarantujemy, ale też tego Wam życzymy. Tyle o warsztatach planowania rozwoju biblioteki. Czas na wyniki chyba. Magdaleno, czy mamy wyniki? Mamy wyniki, już mówię. 3 komplety książek i gra, o której wspominałam, trafiają do biblioteki w Gorlicach, biblioteki w Czerwonaku i biblioteki w Sieradzu. Bardzo aktywny Sieradz, który też w zeszłym tygodniu wygrał. Bardzo Wam dziękujemy i zapraszamy za tydzień w czwartek na kolejny nasz konkurs. A ja w takim razie zapraszam Joannę. Joanno. Joanna będzie mówiła o rekrutacji. Więc Joanna. Jeśli słyszeliście takie o, to było moje o, które było moją radością, że mamy pierwsze okrzyki radości na czacie wygranej biblioteki. Tutaj też na czacie Dorota, która była w czwartej rundzie, napisała do Was, żebyście się zgłaszali. Dorota, dzięki. A Dorota ostatnio prezentowała na konferencji usługę, która powstała w czwartej rundzie. Wszystko widzieliśmy na Facebooku, Dorota. Dorota potwierdza. Tak, ja jeszcze może do tego, co powiedziała Ela, bo powiedziała tak groźnie, że skończycie z nowymi usługami. Ja myślę, że głównie zaczniecie. To znaczy, że zakładamy, że w piątej rundzie powstaną nowe usługi i że one też się będą potem dalej rozwijać. Więc jeszcze raz zapraszamy. A teraz ja powiem, ja odsłonię rąbka tajemnicy. I tak jak wczoraj robiłam sobie tę moją część prezentacji, to się zastanawiam, jakby jak pokazać jakieś takie spektakularne odsłonięcie. I przypomniał mi się projekt takiego opakowywania budynków. Nie wiem, czy o nich słyszeliście. O nim słyszeliście. Artysta, który o pseudonimie Christo opakowywał najbardziej znane budowle różne na świecie. Więc on zasłaniał, ale pomyślałam sobie, że jeśli zasłaniał, to musiał być też moment odsłaniania. Więc a propos odsłaniania i uchylania rąbka tajemnicy, ja trochę powiem o formularzu zgłoszeniowym. Przypomnę, że zostanie on uruchomiony 13 kwietnia. Ale pomyślałyśmy sobie z dziewczynami tutaj w zespole, że opowiemy wam o nim trochę już teraz, żebyście mieli, być może mieli fory, albo być może mieli więcej czasu na myślenie sobie
o tym, co chcielibyście nam napisać. Ogólnie jeszcze dwie informacje o formularzu. Będzie się składał, a właściwie już się składa, z 15 pytań i pytamy o doświadczenie biblioteki, o potrzeby biblioteki i o wasze wyobrażenie przyszłości biblioteki. I te pytania dotyczące tych trzech aspektów zadajemy wam, czyli całemu zespołowi biblioteki, ale w formularzu pojawi się też pytanie, na które będziecie odpowiadać pojedynczo, to znaczy każda osoba, która wejdzie do tej trójki, która zgłosi się do piątej rundy PRB trójki lub mniejszej grupy, jeśli jesteście malutką biblioteką, będzie pytanie, na które każdy będzie odpowiadał sam, więc też dzisiaj o nim powiem, żebyście też już mogli sobie myśleć. Nie wiem jak wy, ale ja tak trochę funkcjonuję tak a propos różnych opowiadania, jak to się szybko zaczyna, czy wolniej, albo jak się myśli. Ja mam także lubię sobie z czymś pochodzić i na przykład mój pies jest super do tego przydatny, ponieważ ja wychodzę na spacer i tam sobie układam w głowie różne rzeczy, zanim zacznę pisać. Więc jeśli jesteście z tego samego rozdania, to dla was super będzie. Ela mi to podpowiada, że z tej samej kultury. Jeśli macie to podobnie, to szczególnie dla was te pytania wcześniej będą pewnie ciekawe. Bo mi się jakoś zmieniła kolejność, ale nic, to poradzimy sobie. Moment, chciałabym o pierwszym powiedzieć najpierw, a potem o drugim. Dobra, no przemieniły mi się slajdy, ale już opowiadam. Jednym z pytań będzie pytanie, czy w waszej miejscowości ludzie mają zwyczaj spotykać się, żeby rozmawiać o ważnych dla nich sprawach? Kto był z nami na ostatnim webinarze, to wie, że rozmawialiśmy o tym, że warto rozmawiać i o tym, jak rozmawiać, żeby się w tej rozmowie spotkać. I też rozmawianie, taki dialog w społeczności będzie jednym z elementów piątej rundy. Dlatego chcielibyśmy się dowiedzieć od was, jak jest teraz, z czym przychodzicie, z jakiej sytuacji przychodzicie, żebyśmy też mogli dostosować to, co będzie w piątej rundzie się działo do tego, jak wygląda u was sytuacja, więc dlatego pytamy was, czy już coś w obrębie rozmawiania, w temacie rozmawiania dzieje się w waszych społecznościach, jesteśmy tego bardzo ciekawe. Uwaga jeszcze jedna, każde pytanie ma limit znaków. Być może to będzie was trochę ograniczać, ale z drugiej strony nic tak nie uruchamia wyobraźni jak przeciwności i różne ograniczenia, więc jesteśmy pewne, że sobie poradzicie ze zmieszczeniem odpowiedzi w tysiącu znaków. Drugie pytanie. Jesteśmy ciekawi, jak jest zorganizowana współpraca w zespole biblioteki. Ciekawi i ciekawe. Prosimy was o opisanie, jak wasz zespół funkcjonuje na co dzień i w jaki sposób planuje nowe działania i jak podejmujecie decyzje. Takie trochę pytanie z trzech pytań, czyli pytamy o to, jak funkcjonujecie, jak planujecie nowe działania i jak podejmujecie decyzje. Jest to bardzo ciekawe, bo też wiemy, że biblioteki mają filie, część zespołów się pracuje wspólnie, część się spotyka, część rzadko. Do tego mamy czasy postpandemiczne, więc różne opcje spotkań online i tak dalej. Jesteśmy ciekawi, jak to u was wygląda. Tutaj 2000 znaków, więc dwa razy więcej. Więc jest więcej miejsca, żeby opowiedzieć nam, jak wygląda wasza codzienność. I trzecie pytanie, to właśnie, o którym mówiłam, że jest że na nie każdy będzie odpowiadał sam albo sama. Brzmi ono tak, jakie jest twoje indywidualne oczekiwanie w stosunku do programu rozwoju bibliotek, czego chcesz się nauczyć i czego doświadczyć? To jest właśnie to pytanie, na które każda osoba będzie odpowiadała sama i już teraz zapraszam
jeśli macie taki zwyczaj, żeby się wcześniej zastanawiać i układać sobie w głowie, już sobie można układać w głowie odpowiedź na to pytanie, jeśli zamierzacie zgłosić się do piątej rundy. To tyle. A propos formularza, 3 z 15 pytań już zostały odsłonięte. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że zapraszam na 2 kolejne nasze webinary. 6 kwietnia o rekrutacji do piątej rundy, jak zwykle, i o dobrym klimacie. Bardzo serdecznie Was zapraszam. Nagrody będą równie interesujące jak dzisiaj i tydzień temu. I kolejne webinarium, 13 kwietnia, wtedy, kiedy uruchomimy rekrutację. I wtedy będziemy już mówić stricte o rekrutacji do piątej rundy PRB, o harmonogramie szczegółowym, o całym formularzu, o tym, co się wydarzy po tym, jak złożycie wnioski, kiedy możecie się spodziewać werdyktu, czyli listy bibliotek, które dołączą do piątej rundy, a 6 kwietnia o rekrutacji, także o części pytań, kolejnej, drugiej puli pytań z formularza. Elżbieta założyła słuchawki, co pewnie oznacza, że chce coś powiedzieć, czy nie, Elżbieta? Nie, po prostu sobie słucha, dobrze. Więc ja jeszcze tylko powiem, że bardzo serdecznie Was zapraszamy do kontaktu mailowego 5prb@frsi.org.pl. My tam regularnie zaglądamy. Ja też stamtąd wysyłam do Was różne maile, nagrania, linki do nagrań, do scenariuszy. Tam możecie zadać nam te wszystkie pytania, które Wam przychodzą teraz do głowy albo które chcecie rozstrzygnąć, żeby podjąć tak zwaną poinformowaną decyzję o tym, żeby się do piątej rundy zgłosić. Elżbieta podnosi rękę, więc chcę coś powiedzieć. Elżbieta, oddaję Ci głos. Ja oczywiście dorzucam jeszcze swój numer telefonu na czacie. Jeżeli chciałybyście jakby z nami porozmawiać, to ja zachęcam, że być może tak będzie prościej, więc tylko to. Magda mi to podpowiada szeptem teatralnym. Asia, włącz mikrofon. Joanna też mi daje znać, że mnie nie słychać. Tak, więc znów w udziale, tak jak tydzień temu, znów mi w udziale przyszło powiedzieć, że robimy piątą rundę w FRSI. 15 lat robimy program rozwoju bibliotek, bo jesteśmy bardzo mocno przekonani, że społeczności ich potrzebują. A Wiesława napisała na czacie, że się zgadza. Czy ktoś się jeszcze zgadza? Proszę o sygnał na czacie. Ktoś tu pisze, ale nie wiadomo co, może jakiś sprzeciw. O, jest serce nawet. Momencik, zobaczymy. Jest jakieś pytanie do nas. Tylko nam ucieka, ja je zaraz oznaczę jako... Zgadzamy się oczywiście, bardzo się cieszymy, a ja oznaczę jako pytanie. Mamy pytanie, już je pokazuję. Czy w ramach programu rozwoju bibliotek można ubiegać się o dofinansowanie na zakup czytników i drukarek? Katarzyno, nie. Znaczy na pewno nie będzie to w formule ubiegania się o dofinansowanie. Być może będzie możliwość pozyskania jakiegoś sprzętu, ale też być może jakichś innych istotnych rzeczy w bibliotece, jak na przykład coś miłego do siedzenia albo coś do robienia kawy, mi tu Ela podrzuca, bo też wiemy już od bibliotek, że nie każda biblioteka już teraz potrzebuje sprzętu, że część bibliotek potrzebowałaby może jakichś innych rzeczy, więc wciąż pracujemy i czekamy na decyzję, czy to będzie możliwe, więc Katarzyna, odpowiadając Ci,
Na pewno nie będzie trzeba się o nic ubiegać. Jeśli już Twoja biblioteka znajdzie się w piątej rundzie, to jest wystarczające, żeby potem móc, jeśli będzie taka ostateczna możliwość, wybrać, czego potrzebuje Twoja biblioteka. Jeszcze się przeklikam na główny czat. Jeśli ktoś z Was ma jeszcze jakieś takie pilne pytanie. I kanapa też uśmiech. No, widzę, że tutaj chyba mam jakiś podsłuch w biurze czy coś. Nie, no jakieś po prostu pomysły widzę są wspaniałe. Tak. To ja dyplomatycznie nie będę komentować waszych pomysłów, ale bardzo się z nich cieszę. Ewa się śmieje. Nie wiem, czy to z naszej dyplomacji, czy z... Dorota puszcza oko. Słuchajcie, ostatni moment, żeby zadać jakieś pytanie, jeśli je macie. Chodzi o te podsłuchy w biurze. Dobra, tego też nie będę komentować, bo wiecie. Ostatni moment na jakieś pytanie, jeśli wam przychodzi do głowy. Jeśli pojawią się, jeśli macie tak jak ja, że wszystkie pytania mądre przychodzą wam do głowy po czasie, to zapraszamy do wysłania maila na adres 5prb@frsi.org.pl. Wiesława, dziękuję. My też dziękujemy. Serdecznie was pozdrawiamy i zapraszamy za tydzień na nasze kolejne webinarium i zostawiamy was z naszym ulubionym hasłem.